Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. O czym to? Tu analizujemy piosenki dzisiaj Gen Z w utworze Dżęziara. Czekaj, bo piosenki są naszym żywiołem. Gen Z, Dżęziara, zastanawiam się, ktoś się jąka, tak czy co to jest? Gen Z. Przypomnę tym, którzy mają powyżej 40 lat, to jedna z najpopularniejszych dziś polska grupa influencerów. Mają już na koncie 20 singli. Ojejku, to są lepsi niż Budka Suflera. Tak. Jak już tyle nagrali, a dopiero zaczynają, no to przecież strach pomyśleć, ile oni będą mieli tras pożegnalnych. Tak, no to Dżęziara. To jest ich najnowszy hit i pierwsze, co uderza, tekst jest długi. No, a dziś mało jest takich długich tekstów. Tak, ostatnio tak długi tekst w języku polskim to był chyba tekst Krzysztofa Ibisza. Jak dobrze wyglądać po 40. Tak, to była taka książka. To była taka książka. Tekst oprócz tego, że jest długi, jest jeszcze o niczym. O niczym jest. Tak? Więcej konkretu i przekazu było w moim sprawozdaniu z wycieczki do kina w klasie 7. Ale tak powiedziałby ktoś nieobeznany. Tak. No. Bo ludzie kultury, prawda? Tu patrzę na nas, wiedzą, że poezja nie musi mówić wprost, a nawet nie może. Poezja powinna mamić nas nieoznaczonością. Po prostu poezja nie ma wtłaczać wiedzy do głowy. Nie. Poezja ma otaczać piękne. Tak. By w ten sposób zmieniać świat i otoczenie. Otoczenie, to jest zresztą to jest. Tak. Gen Z uczą nas tak. Mam pewność siebie, to praca, nie dar. Oni mi piszą, że ja to mam fart. Przeżyłam tsunami, hejtu, tyle fal. Piękne. Nie mogłam więcej już dać z siebie. Ja wiem najlepiej, na co mnie stać. Bo ja pamiętam, że kuzyn jak kiedyś poszedł na kebaba. Na kebaba, tak. To podobnie coś mówił. Tak? Tak, że miał farty, że przeżył potem tsunami. I to takie, że nie mógł więcej już z siebie dać. Potem tsunami pewnie już więcej nie mógł. Pewnie nie umyli sałaty, bo potem może być mała klątwa faraona. Ale zobaczmy, że Gen Z to też ludzie. Też ludzie. I fajnie, że oni o tym piszą, że się nie wstydzą, że... No. I niech poezja otacza nas pięknem i prawdą. A ja mam tutaj dalszy ciąg, który sobie wynotowałem. Autorzy takich utworów jak Pląs i Twój wzrok śpiewają. Jak gwiazda na niebie świecę, jestem jak drogowskaz. A ty to za mało poetycko. Weź dołóż trochę Kolbergera dołóż. Jak gwiazda na niebie świecę, jestem jak drogowskaz. Wow. Kiedyś przebrana za Miley, gram trasę i nic mnie nie martwi. Mam życie jak Barbie, miłość jak z bajki. I znowu tu złośliwy, nawet pomimo twojej pięknej interpretacji, może powiedzieć, że to jest nie poezja, tylko taki zwykły opis stanu zastanego. No, a to też ważne. Natomiast my wiemy, że ten tekst to jest tak pozornie relacja z osiągnięć. Tak. Pozornie. Tak. Pozornie, bo mamy tu do czynienia ze swoistym protokołem po remanencie życia. Protokół po remanencie. Lepiej bym tego nie mówił. Czytamy dalej protokół, bo warto. Za plecami ludzi do walki. Myśli szaleją jak poczta mailowa. Poczta mailowa, ładnie. Wyrzucam content jak słowa z ust. Ja bym dał z ust słowa, bo mailowa. Mm-hmm. Nie patrzę wstecz, patrzę w dół. O, super, że nie patrzy w tył, tylko pod nogi. Bo wstecz to inaczej w tył jest, tak? Bo można się wypierdolić, jak się człowiek tak ogląda. Tak, dokładnie. Raz mój znajomy patrzył wstecz, to sobie swój głupi ryj rozwalił. No. A mój znajomy jeden nosił okulary, to je sobie rozbił. Razem z głupim ryjem. A mój z kolei jeden znajomy poszedł kiedyś na podwórko i zgubił skarpetki. Szaf mordy. To coś ma wspólnego z tekstem? Nie, ale każdy znajomy coś zgubił. Poezja płynie, poezja nas otacza, poezja nas wypełnia, poezja jest z nami. Ja mam pytanie, gdzie jest refren? No tutaj Jacek ma refren. Masz refren, daj. No bo na szczycie jestem już. Chodzę od rana, w uśmiech ubrana. Taki mam mood. Kolejna zmiana. A jest w końcu ubrana zmiana. To jest tak. Ciekawe. Już mood. Tak, podmiot liryczny, z którym utożsamia się poeta celowo. Tak. Po raz kolejny. Tak. Odrzuca wszelkie środki poetyckie, rezygnuje z uroków liryki. Celowo ku przekazowi. To jest zamierzony brutalizm, który ma osadzić poezję blisko życia. Tak zwana poezja odarta. Dokładnie, gdy życie jest drzewem, taki, poezja jest bluszczem i odwrotnie. Taki weryzm, jakby to powiedział Koszęba. Weryzm to jest. Teraz dalej chcę zacytować wiodących polskich werystów. Ja to Dżęziara. Choć taka sama, to mam nowy look. Chodzę od rana, w uśmiech ubrana, taki mam mood, kolejna zmiana. Ja to Dżęziara. Choć taka sama, to nowy mam look. O co tu chodzi? Właśnie.
No, chodzi o to, że ona to dżęziara, taka sama i ma nowy look. Bo ona o tym mówi, mówiąc, że jest dżęziarą, taką samą mającą nowy look. Oraz chodzi od rana uśmiechnięta i ma taki mood i to jest zmiana. Właśnie. O to w tym chodzi. Jakby. Bo ona to dżęziara i ma nowy look, choć to jest też to jest taka sama. Taka sama, ale wygląda inaczej, bo nowy look. Ale ona jest taka sama. Taka sama. Tu się wszystko układa w po prostu w obezwładniającą, wręcz logiczną całość. Znaczy, to jest piękne, czytelne nawiązanie do Edyty Bartosiewicz, do nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. No, to jest czytelne. No. To jest rzeczywiście. Fajnie, że są jakieś wzorce, którzy mają ci młodzi ludzie. I fajnie, że ta poezja się tak przenika. Dokładnie, dokładnie. Potem Gen Z śpiewa. Tutaj dalej mam. Dalej śpiewa? Dalej śpiewa. Śpiewa, mówi, melo recytuje, no ale chodzi o to, że przekazuje. Wydala z siebie. Dzisiaj nie czuję się sama. Pod stopami mam cały świat. A to mądre jest. Mądre. To jest mądre, bo patrzcie teraz na swoje stopy, nie? No, no. Co macie poniżej? No świat. Świat. Świat macie świat. Poniżej, jak świat. Stoicie czy czujcie. To jest takie obłędne odwołanie podmiotu lirycznego do doświadczenia zwykłego człowieka. Tak. To fajne. Tak. To jest fajne, o czym wy mówicie. Znaczy, wiadomo, to nie dotyczy sytuacji, gdy robisz świecę, jak robisz świecę albo rowerek na plecach. Bo wtedy masz nóżki w górze, tak. Patrz, jak robi rowerek, Gdzie masz świat. Bo wtedy nie masz pod nogami świata, nie? Dokładnie. Ale to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę. Tak. Świeca czy rowerek. To jest coś jak ze słowem pszenica pisanym przez sz. To jest po prostu obłęd. To można oszaleć, to jest po prostu ach. Słuchajcie, dalej grupa Gen Z donosi, że żyje. Że żyje, tak. Że ma pasję, że ma przyjaciół, że sypia, że ma mamę. Mamę ma. I że ma nadzieję, że się wybudzi. Ja tutaj cytuję. No. Wybudzę się z rana, dzwoni telefon, bo dumna jest mama. A to jest ciekawostka biologiczna, bo przecież każdy ma mamę, prawda? No. Czyli takie gadanie, że kogoś rodziła ciocia, to jest fałszywka. No. I to mamy tutaj dowód czarno na białym. Mhm. Tak, dziękujemy wam, Gen Z. Potem autorzy Shadowbana i Friendshipa oznajmiają... Takie polskie słowa. To są polskie piosenki. Tak. Oznajmiają nam kilka razy, żeby się utrwaliło. Tak, tak, co? Chodzę od rana w uśmiech ubrana, taki mam mood. Kolejna zmiana. Ja to dżęziara, choć taka sama, to mam nowy look. Już słyszeliśmy te wersy, ale fajnie, że one się ponownie pojawiają, bo po pierwsze pełnią coś w rodzaju refrenu, a po drugie to jest chyba klucz przekazu, z którym chcemy dotrzeć do odbiorcy. Bo w tych słowach brak czegokolwiek. I moim zdaniem to jest osiągnięcie, bo powiedzieć, że nic w tym nie ma, to nic nie powiedzieć. To zdanie a la Makota niesie w sobie więcej. Powiedz coś, żeby było nic. Kurwa, jakie to jest złe. Znaczy, przepraszam. Nie. Tak nie. Powie ktoś nieobyty, nieotrzaskany. Ja zacytowałem nieobytego. Tak powie ktoś nieogarniający wielowymiarowości poezji. Brzydzę się takimi ludźmi. Tak powie ktoś, kto nie wie, że wiatr to nie tylko łamiące się drzewa, ale także to jest delikatny, cichy szept, kołyszący nocą trawę, mało tego, tańczący na skrzydłach zakochanych motyli. To jest poezja. Ale podoba mi się też tutaj multilingualność tego utworu. Ale poczekajcie chwilę, mogę? No. Bo ja mam jedną wątpliwość tylko, bo tam śpiewa taki mam mód. No właśnie nawiązywał do multilingualności. Trochę po polsku, a trochę mód. Ale nie, poczekajcie, nie wiem, czy to jest po angielsku, bo co to jest mód? No. Chyba mówi się moda, prawda? Że dopełniacz moda, liczby nogi, moda, tak? To rodzaj żeński. A to jest... Ta moda, a nie męski, ten mód. Dopełniacz liczby tu chyba mnogiej... nastąpiło tąpnięcie autora tych dopełniacz słów. Liczby mnogiej rodzaju żeńskiego to mód. Kogo czego nie ma. Ale to w dopełniaczu tu tego nie ma. Dupełniacz to był. Dupełniacz to był. Ale to też tak powie ktoś nieobeznany. Brzydzimy się wami. Słuchajcie, reasumując, gdybyśmy byli nieobeznani, gdybyśmy byli nieobyci, gdybyśmy nie łapali w lot niuansów świata i poezji, powiedzielibyśmy, że dżęziara grupy Gen Z to jest niesamowite, niebywałe gusto. W warstwie tekstowej. I muzycznej być może też. Ale ponieważ coś reprezentujemy i znamionujemy oraz wyrażamy, powiemy... No. Słuchajcie, bo gdy twórca, mówiąc do nas, mówi nam, o czym mówi, to jest coś. Tak, to jest warte coś. To jest metajęzyk, też można tak powiedzieć. Tak. Ale to znaczy, że kupił na mecie dopalacz i pisze. Nie, można to tak spłycić. Tak mówią starzy ludzie. 9 złotych płyt, które mają na swoim koncie Gen Z, nie wzięło się znikąd. Ludzie łakną poezji i dostają odpowiednią papeczkę. Popłynie.
Tak, w papeczkę, papeczkę. Papunia non olet. Tak, często, też. Często. Tak. W każdym razie, Gen Z, nie ustawajcie, prosimy o więcej. Tak. Nie żartuj. Co? Dlaczego przecież chłopie, no co, no. Spacz, to ma, wiesz, że to ma milionów wyświetleń? Chłopie, ci powiem. To jest... Sam ten główny Teledo to ma 2 miliony, nie, to subskrybentów. A to dużo ma. 6,5 miliona wyświetleń. No. Chciałbyś miał tyle, mieć tyle wyświetleń. Aha. No. Ty wszystkich tyle nie masz. Dokładnie, także wiesz. To jest, wiesz, ładnie się ubrane, dziewczyny są i tańczą tu. Może to jest, może to, że Olbratowski się ładnie nie ubrał, mały mniej wyświetleń. No, ale... Nie ma białą koszulę kościołową, wyprasował. Nie, dzisiaj powinny wyjebać wyświetlenia. Ale bo to chciałem, żebyście docenili, dziewczyny z Gen Z mają białe koszule do jeansu i on ma białą koszulę, co koresponduje z podmiotami lirycznymi. Ktoś powiedziałby przypadek. Nie na tym poziomie. No ja powiem tyle, tyle powiem. Love. Love, babies. Przemysław Skowron. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Tak macie tak na nazwisko? Macie tak? Super, nie, inaczej nie macie na nazwisko. Chyba, że tak macie, to napiszcie. Dlatego jesteśmy wyjątkowi.